Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. No powiem wam tak, gitara, którą dzisiaj będziemy sobie oglądać, miała się tutaj pojawić tak naprawdę dla beki. Kiedy zobaczyłem ten instrument w salonach muzycznych Riff w Łodzi, jeszcze na Piotrkowskiej, a już na Gdańskiej, już w sklepie na Gdańskiej, ja jeszcze go zabrałem z Piotrkowskiej, czyli przed przeprowadzką, to stwierdziłem, dobra, dawaj, ta będzie beka, pośmiejemy się, zobaczymy, co z tego wyniknie i do czego to jest. I jakoś tak, że tak powiem, moje przemyślenia na temat tego, co z tego filmu może wyjść, były raczej skierunkowane, że Bogu, że święty i komu to potrzebne. Ale okazało się zupełnie inaczej. Okazało się, że moje predestynacje i moje prejudice no zwiodło mnie tutaj. Ja wam powiem szczerze, że po dzisiejszym nagrywaniu, po dzisiejszym testowaniu tego instrumentu, to w mojej głowie jest taka myśl, kurde, kup sobie to. Co prawda pewnie tego nie zrobię, bo w tym momencie chciałbym akurat kupić jeszcze jedną kamerę. I no w moim przypadku to jest to pewnego rodzaju zbytek, ale czasami chciałem powiedzieć, że jest tak, że coś widzicie, o czymś sobie myślicie, gdzieś was coś poniesie i okazuje się, że to jest coś zupełnie innego i że to, co widzieliście i to, co wam się wydawało, to jest zupełnie inaczej. I tak jest, szanowni państwo, z Acoustasonicem od Fendera. Acoustasonic od Fendera, gitara, którą sobie dzisiaj będziemy testować. Meksykański instrument, właściwie elektroakustyczny z opcją gitary elektrycznej. Kiedyś taki nagrałem film, że albo rybka, albo pipka. Nie wiem, czy ktoś go w Fenderze oglądał i po prostu zrobili tego typu instrument, który tutaj widzicie. No jest to instrument zgoła dziwny. Dla kogo on jest, dla kogo on jest przeznaczony i kto na takiej gitarze będzie grał? No odpowiemy sobie w tym odcinku na to pytanie oczywiście. Przed wami pierwsza próbka, więcej Gutka. Możecie napisać w komentarzach, czy wam się podoba, jak Gutek gra na gitarze. Dzisiaj ma ładną czapeczkę, stylóweczkę. Nagranie w interfejs tutaj z kabla. Czym jest Fender Acoustasonic, akurat tutaj w wersji telecasterowatej? Jest to instrument, jak już powiedziałem, no tak jak słyszycie, tak jakby elektroakustyczny. W mostku, który jest mostkiem takim jak w gitarze akustycznej, mamy piezaka. Ten piezak jest włączony, kiedy jest przełączony przełącznik na, nazwijmy to, przystawkę neckową w normalnym telecasterze. Jak widać, jest też tutaj pod skosem wstawiony taki plastikowy singielek i ten singielek w momencie, kiedy przełączymy się na opcję, tak jakbyśmy mieli bridge w Stratocasterze, bądź w Telecasterze, bądź w każdej innej gitarze, wtedy uruchamia się on. W środku można sobie je pomieszać w dwójkę. Gitara z deski, zobaczycie później też, jak gra z deski, ale generalnie no
nie ma tutaj za dużo tej deski. Gitara jest grubości Telecastera, gitara jest wielkości Telecastera. Wiadomo, że tutaj nie ma jakiegoś wielkiego pudła rezonansowego, mimo tego, że ona jest pusta w środku, więc samej deski jest w miarę głośna, w miarę ciekawie brzmiąca, no ale oczywiście nie będzie to mega jumbo. Ta gitara przeznaczona jest do grania na żywo, nagłośniona poprzez tenże oto kabel, używając bądź to tego piezaka, bądź to właśnie opcji elektrycznej, bądź dwóch opcji, chociaż tak naprawdę, no oczywiście raczej wszyscy będą używali tego w opcji jednej lub w opcji drugiej. Jest to instrument dla kogoś, kto raczej jest gitarzystą akustycznym, ale występuje nagłośniony właśnie z kabla, czyli wykorzystuje normalną elektroakustyczną gitarę, czyli nie gra z pudła, tylko po prostu nie nagłaśnia się mikrofonami, tylko sygnał idzie na przody po kablu. Jest to instrument do tego, żeby również w ten sposób nagrywać. To, jak ta gitara się nagrała z tego piezaka tutaj, urwało mi cojones dosyć konkretnie. To, jak ta gitara się zaprezentowała, no, zadziwiło mnie w bardzo konkretny sposób. I znowu opadła mi ta szczęka i znowu te moje przemyślenia, że co tutaj może grać, z czego tu może coś się dziać, no, zostały po prostu jak ten Batman tak z tym slapem zjechane, bo naprawdę rewelacyjnie się to nagrało z tejże oto przystawki. Posłuchajcie drugiej próbki. Tak jak powiedziałem, na gitarze możemy sobie grać normalnie też po prostu. Natomiast no, jest to raczej instrument do nagrywek, czyli jest to instrument do domowego studia, do studia, do koncertowania i do grania właśnie w ten sposób. Zajmuje mniej miejsca, wymaga normalnego, niewielkiego case'u jumbo, tylko normalnego case'u, w który sobie włożymy taki instrument. Zresztą przychodzi do nas z całkiem porządnym, tak zwanym softbagiem, ale takim twardym softbagiem fenderowskim, konkretnie usztywnionym i bardzo, bardzo fajnym, więc tak naprawdę zajmuje mniej miejsca w samochodzie. Jest to moim zdaniem instrument, który spełni się bardzo dobrze na weselach. Jest to moim zdaniem instrument, który po prostu no, na takim weselu, gdzie potrzeba zarówno gitary akustycznej, jak i gitary elektrycznej, pokaże moc i tam się mega, mega odnajdzie. Najbardziej widzę go w połączeniu z różnymi procesorami, z modelerami, z plackami tak zwanymi efektowymi. Dlatego, że tam możemy sobie dobrać do niego odpowiednie presety. Zatem możemy dobrać oczywiście presety, które nie są szerokopasmowe do grania elektrycznego i jeżeli potrzebujemy trochę pograć z solóweczek, jeżeli trochę potrzebujemy pograć no, z jakimś tam lekkim brudzikiem, bo to oczywiście nie jest gitara do grania metalu, no to wtedy ustawiamy sobie takie brzmienia crunchowe i na nich właśnie gramy. Jeżeli potrzebujemy gitarę akustyczną, przełączamy się na gitarę akustyczną, na naszym placku ustawiamy sobie coś delikatnego z jakimś tam, wiecie, rewerbem, z czymś, z jakimiś efektami, możemy włączać, dołączać te efekty, delaye, bawić się po prostu w ten sposób i nie musimy wozić dwóch gitar, nie musimy tych gitar zmieniać, więc jeżeli nie gramy żadnych ostrych strasznie rzeczy, no to mamy tutaj dwie gitary w jednej, które naprawdę dają radę. Dzisiejsze próbki, cała reszta będzie nagrana przy pomocy wtyczek VST. W większości będą to wtyczki wyprodukowane przez IKA Multimedia, chociaż pojawi się również moja wtyczka od Aurora DSP pod nazwą Dead Kitty. Pierwsze zastosowanie takie bardziej studyjne, właśnie z efektami, dające obraz tego, co też można właśnie ustawić sobie z jakiegoś multiefektu w tym momencie przed Wami. No może to dobrze zainspirować. Cały czas siedzimy w zonie brzmień akustycznych.
Sybilla, Sybilla, Sybilla. Oczywiście nagrałem im również dla Was tak typowo zdechy, więc w tym momencie zobaczcie sobie, jak ten otwór rezonansowy tutaj, tutaj działa. To całe to body jest z, takich, z takiego grubszego kawałka drewna, czyli to nie są cienkie takie, to nie są takie cienkie, wiecie, bardzo deseczki, bardzo takie listewki, cokolwiek, płaty drewna, z których są zrobione gitary akustyczne. To wszystko jest takie bardziej solidne, ale oczywiście nie ma nic wspólnego solid body, więc w tym momencie posłuchajcie, jak to zagrało akustycznie, nie tak tutaj z tego mikrofonu tutaj, tylko tak tym zoomem Q8N4K właśnie. Fokpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę. Namawiam do zostawienia łapki w górę. Bardzo dziękuję za każdą nową subskrypcję. Bardzo dziękuję za to, że chce się Wam oglądać ten kanał. Czekam oczywiście na Wasze miłe, nieburaczane komentarze i oczywiście czekam na Wasze pytania i czekam na to, żebyście mogli też również Wy udzielić odpowiedzi, jeżeli macie doświadczenie w jakiejś kwestii. Pamiętajmy o tym, że jest to mega, mega społeczność. Zapraszam, jeżeli chodzi o społeczność, właśnie na grupkę Fogowicze, grupka Fogowicze na Facebooku. To jest grupka, w której można się podzielić wiedzą. Sprawdzajcie zniżki w opisie odcinka, sprawdzajcie super akcje, super promki, róbcie wszystko tak, żebyście, wiecie, gdzieś kupili coś taniej i być może właśnie dzięki moim zniżkom uda Wam się to zrobić. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście pomagali mi w rozwoju tego kanału. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście patronowali, ażebyście robili to poprzez Patronite, poprzez guzik wesprzyj, czy ostatnio przez nową formę, która również jest w opisie. Jednorazowego wsparcia, jeżeli nie chcecie tego robić cyklicznie. Oczywiście mega, mega dziękuję za wszystkie fanty, które przekazujecie na rzecz kanału. Jesteście niezmiernie mile widziani z tymi rzeczami. Część z takich rzeczy ląduje później na nagrody i tak jest właśnie w tym miesiącu. To jest Nuksik. Nuksik, szanowni Państwo, jest razem z takim jeszcze dodatkowym małym sterowniczkiem. To jest Nuksik, którego można wygrać, jeżeli jest się patronem właśnie w tak zwanej zabawie patronatowej co miesięcznie. Zapraszam oczywiście również do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. Bardzo chętnie dopieścimy Waszą gitarę i no, dokonamy tego, żeby była jeszcze fajniejsza, jeszcze lepsza i żeby grało Wam się jeszcze na niej wygodniej. Jeżeli natomiast szukacie jakichś gitarowych gratów używanych, być może warto zajrzeć na mojego OLX-a, bo ja tak, wiecie, no część z tych rzeczy, które tutaj mam, raz na jakiś czas wystawiam, raz na jakiś czas to chcę sprzedać. Są zawsze dobre ceny, zawsze dobry towar i zawsze można się fajnie dogadać. W salonach muzycznych Riff obecnie ten instrument jest na wyprzedaży. W salonach muzycznych Riff on jest w outlecie. No i nie będę ukrywał, że jak go wziąłem tutaj do fogowni, to on się nie nadawał do tego, żeby na nim grać. I trzeba było troszeczkę pracy w niego włożyć, żeby on się do tego grania nadawał. Więc zmieniłem w nim, znaczy Gucio właściwie zmienił, w serwisie struny na nowe, jest nowiutki komplet strun, jest zakonserwowana podsunica, są wypolerowane progi, więc ten egzemplarz, który jest w Łodzi, no absolutnie, absolutnie, konkretnie po prostu jest zrobiony na cacy. Więc jeżeli on będzie cały czas w tej cenie outletowej, no to już nie musicie z nim iść nigdzie i się nim bawić. Bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o tą gitarę, jest mikrotilt. Mikrotilt, który jest tym samym mikrotiltem, który jest stosowany w amerykańskich Fenderach. To jest gitara meksykańska z serii Player. W tych amerykańskich Fenderach no ten mikrotilt powoduje to, że możemy sobie dodatkowo regulować kątem gryfu, przez co możemy tutaj mieć wpływ na akcję strun. Rzeczywiście jak tą gitarę wziąłem z salonów muzycznych Riff, to ta akcja była dosyć wysoka. W tym momencie jest to akcja no taka gitary akustycznej, czyli to nie jest gitara elektryczna w sensu stricte, więc wiadomo, te wszystkie solóweczki, jak jesteśmy zwyczajnie do miękkiej gitary, to będzie grać
No będzie nam grać ciężej te rzeczy. Tu są dosyć grube te struny założone, bo założyliśmy chyba 11,52 w tym momencie. Zresztą chyba fabrycznie też są takie. No ale generalnie no, ta gitara nabrała życia, więc jeżeli ją chcecie kupić, to w Łodzi jest zrobiona i nie trzeba się niczym martwić, więc wbijajcie na tą gdańską do Łodzi i ją kupcie. Z tego co wyczytałem, to są dwa rodzaje tego instrumentu. Jeden jest zrobiony ze świerku z machoniową szyjką. Ten mi wygląda jak machoniowy korpus. Ten korpus jest tutaj zrobiony najprawdopodobniej z trzech kawałków, jak się tutaj dobrze przyglądam. Ma dokręcony gryf z tym mikrotiltem na płytce po fenderowskiemu, po telecasterowemu. Gryf jest takie, no nie wiem, czy to jest Modern C, czy to jest Deep C, no taki z telecaster, no tak żeby, wiecie, jak ktoś gra bardziej na akustyku, bo to jest do grania właśnie bardziej dla tych ludzi, którzy są akustycznymi gitarzystami, no to tutaj jest ten gryf, nie będzie dla nich takim szokiem, jak może być to gryf z gitary elektrycznej. Chociaż wiecie, no czasami te gryfy też są do siebie podobne, więc tak trochę się tutaj prześmiewczo. No jest to po prostu taki fajny C, jest ok. Jest tutaj palisandrowa podstrunica i tak jak powiedziałem, są wypolerowane progi. Te progi są takie dosyć duże, no może nie są to jumbo, ale takie medium jumbo to na pewno konkretne duże progi. Wygodny instrument i fajnie się instrument w tym momencie prezentujący. Jest jeszcze druga wersja, która jest, jak powiedziałem, ze świerku. To jest moim zdaniem gitara, która jest zrobiona z mahoniu, chociaż tutaj możliwe, że jest doklejony jakiś taki fornit z jakiegoś innego drewienka na tym topie. Szanowni Państwo, do gitary również, bo wyleciało mi to z tego pokrowca, Boveda to jest taka amerykańska firma, która robi takie specjalne nawilżacze na zimę, wiadomo, 50% utrzymywać powietrze i ewaporacyjny, ale jak nie ma ewaporacyjnego, to takim nawilżaczem tutaj sobie spokojnie, jak go wrzucimy, no to już chociaż troszeczkę będziemy mieli więcej tej pewności, że ta gitara nam się nie zacznie rozsychać. My ją, jak powiedziałem, zakonserwowaliśmy, więc ta jest w pełni zrobiona. Druga wtyczka znowu z efektami, znowu z delayami, znowu z chorusami przed Wami. No i to jest generalnie taki motyw, jeżeli chodzi o gitarę w wersji akustycznej. Wszystko tutaj się jak najbardziej zgadza i ta gitara jest w pełni do grania, jeżeli chodzi o takie ustawienia. I moim zdaniem obroniła się w tej kategorii bardzo, bardzo poważnie. Spodziewałem się tutaj, jak już mówiłem wcześniej, raczej Becky. No więc teraz zobaczymy sobie, jak ona gra w opcji takiej troszeczkę bardziej elektrycznej. Tutaj jest singiel, więc nie mamy się tutaj co spodziewać jakiegoś wielkiego outputu. Moim zdaniem ciekawszą opcją byłoby wstawienie tutaj rozłączanego humbuckera. Wtedy mielibyśmy troszeczkę więcej tej mocy, żeby móc te wzmacniacze rozbujać i może troszeczkę ostrzej na tej gitarze pograć. Z drugiej strony oczywiście wszyscy wiemy, że w przypadku takiego body, no jednak humbucker, chociaż
Gibsonach się to udaje, jednak humbucker może się troszeczkę bardziej wzbudzać. Temu singlowi, no poza tym, że singlem i potrafi sobie zabrumieć, nie brakuje tak naprawdę tej mocy i on też potrafi tam rozbujać wzmacniacz, no ale taka dodatkowa opcja mogła tutaj by być. Ten single jest regulowany od spodu w tym instrumencie, więc generalnie w tym momencie przed Wami wtyczki VST, brzmienia takie troszeczkę bardziej brudne i uwaga, wykorzystałem do nagrań profile zrobione przez mojego szanownego kolegę Bazoka. Polecam sprawdzić te profile, bo są całkiem niezłe. Są to oczywiście profile na Tonexa. Wszystkie dzisiejsze nagrania wykonane są, jak powiedziałem, na wtyczkach właśnie. Oczywiście wykorzystałem różne te profile, między innymi Bazoka, tam jak były Bazoka, no to widzieliście, które to są, bo specjalnie machałem myszką, żebyście wiedzieli, tego jego Imperiala i tą jego Plexi po prostu tutaj użyłem. No i zaskakująco znowu jest tutaj tak, że to fajnie gada. Więc spokojnie, jeżeli jesteście gitarzystą bardziej akustycznym i bardziej jest Wam bliżej do tej gitary akustycznej, możecie sobie taki instrument kupić i będziecie mieli tą małą opcję takiej gitary elektrycznej, po prostu dodaną, którą będziecie mogli wykorzystywać. Nie da się ukryć, że granie na tym jest dosyć dziwne, no bo słyszymy się, jak się gramy z pudła.
Czyli mimo tego, że nawet słyszymy się z głośników odsłuchowych, to słyszymy się tutaj z pudła i no jest to inne doświadczenie niż jak granie po prostu z deski, gdzie przy jakichś tam rozkręconych głośnikach, nawet jak sobie siedzimy w domu i robimy to na monitorach przy wtyczkach VST, no to jednak wtedy no mniej tą deskę słyszymy. Tutaj rzeczywiście ten feeling jest taki dosyć intrygujący, ale samo nagranie, jak słyszeliście, jest to normalne nagranie gitary elektrycznej, takie jakie znamy, więc nikt by nie mógł nawet powiedzieć, że to jest gitara, która tak naprawdę jest gitarą, nazwiemy ją, no, akustyczną. Pół pudło to można nazwać w takiej już nomenklaturze, więc to jest tego typu sytuacja i to jest ta uniwersalność tego instrumentu i tak naprawdę odpowiadając sobie na takie pytanie, po co to komu, no to chyba już wszystko wam powiedziałem w tym odcinku i tak naprawdę no to chyba to już czas zakończyć te nasze perturbacje z tymże instrumentem. Jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony i bardzo, bardzo polecam zainteresowanie się sprawdzeniem tego instrumentu i oczywiście polecam go sprawdzenie tego egzemplarza, w szczególności w Łodzi na Gdańskiej przy Zielonej, właśnie w salonach muzycznych Riff. Czy to już koniec? Oczywiście w tym momencie wielkie podziękowania, to jeszcze nie jest koniec, oczywiście w tym momencie wielkie podziękowania dla patronów, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy kanał wspierają na różne możliwe sposoby. Bardzo, bardzo za to wam dziękuję. Dzięki wam ten kanał się rozwija, dzięki wam te treści są często, są lepsze, są lepiej nagrane, są ładniejsze. Dzięki wam jest nowy obiektyw, dzięki któremu mam nadzieję, że moja gęba jest przepięknie z przodu, a tło jest prześlicznie rozmyte. I dzięki wam tutaj się wszystko bardzo, bardzo elegancko dzieje, więc jestem mega, mega zobowiązany dla wszystkich tych, którzy ten kanał wspierają na te różniste sposoby. Kręćcie końcówki samochodowe, pamiętajcie o tym, co jest w opisach odcinków. A teraz, szanowni państwo, przed wami bardzo ważny element tego testu. Czy na tej gitarze da się grać metal? Czy to się da grać na tym metal? No ja uważam, że generalnie na singla granie metalu, no to można, ale nie trzeba. I że są lepsze do tego rozwiązania, ale generalnie na koniec, jeżeli dotarliście, to posłuchajcie ostatniej próbki na high gainach i sami się wypowiedzcie, czy na tej gitarze można grać metal. No, moim zdaniem można, ale nie trzeba. Jest ona zrobiona do innych rzeczy i w tych innych rzeczach mega, mega się sprawdza, a ja teraz się muszę zastanowić, czy ją jednak kupić, czy jednak komuś, kto ją bardziej potrzebuje, ją zostawi. No nie, no chyba jednak wolę kupić tą nową kamerę, która mi się jednak bardziej w tym momencie przyda, ale korci ta gitara bardzo, bardzo konkretnie. Dziękuję wam za uwagę. Metal przed wami, końcówka samochodowa. Trzymajcie się. Na razie. Naszych wspaniałych widzów wszystko. Elo! We'll be right back.
Dobry wieczór, taka troszkę przyciemniona, ale końcówka samochodowa z niebyle jakim samochodem, bo jest to Mercedes klasy G i to nie jest jakaś nowoczesna bulwarówka przerobiona z 12-cylindrowym silnikiem AMG, tylko taki, jakie kiedyś jeździły. Pełny blaszak, oczywiście w środku jest skóra, ale jest to auto już wiekowe, bardzo ładne, ładnie zachowane. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Piękny egzemplarz.